dobry legioniści, już od tygodnia pracujemy na zgrupowaniu w Belek. Dziś nasi piłkarze odbywają zajęcia regeneracyjne po wczorajszym jakże mokrym sparingu. My oczywiście będziemy im w tym towarzyszyć, a przy okazji dowiemy się, dlaczego taki, a nie inny numer znajduje się na ich plecach. Zapraszam Was na kolejny odcinek vloga. Hello Joe. Hello. Today we are asking our footballers about their numbers. Why they are playing with this number of jersey. So why 27 on yours in Legia? Why 27? Because when I was in Braga, my daughter had birthday on 2 of July. It's 2 on 7, so I choose 27. Yeah, you are kind of family guy, so... No, I choose this number one time in Braga and was the first time. And then I made good 6 months with Lucky, so normally when I go to some clubs I ask for the other number, and when it's not possible I choose 27. From young, it's always my favorite number, and this is why I choose number 5. Also, before I play with this number, and it's my favorite number. W poprzednim klubie swoim też grałem z 18. Wcześniej zawsze lubiłem 8 i to był taki mój ulubiony numer. I z powodu później, że ten numer był zastrzeżony, to wybierałem też 18. Także te dwa moje numery są ulubione, 8 i 18. No, w Legii wcześniej z 18 też grał Michał Kucharczyk. Legenda. Tak, dokładnie. Nie bałeś się jakichś, powiedzmy, nie wiem, oczekiwań związanych z tym numerem? Nie, myślę, że tam Kuchy się śmiał, że właśnie jakby miał wrócić do Legii, to bym musiał mu oddać tę 18. Ale nie, to tak bardziej w ramach żartów. Nie myślałem wtedy o tym, tylko jak była wolna, no to się cieszyłem, że mogę ten numer z 8. Ja zawsze miałem numer 4. Tutaj był zajęty, bo wie, to był. No nie wiem, podobało mi się nasze, więc nie ma jakoś znaczenia, ale podobało mi. I ja jestem zadowolony. 129, because I like a 92 and it was not available. It was not available. So when I signed, I was 29 years old. So I took 29. easy story. And because I don't have anyone to choose more, you know? We're the only three. This number is for no reason. But I think I will change. For which? We'll see. Hi, good morning. Good morning. No? Wolny był. Po prostu. Tak. A twój ulubiony? Mój ulubiony? 6. Matthias, and your number 6? Is your favorite one? Or you choose it because it was available? It was available, so I just... doesn't really matter, it's just a number. Sorry, be careful. And which one is your favorite? I don't have, but 69, I always play 69. With 7. I always play with number 2. Matthias loves 69. Oh, Yuri also. And Yuri loves 6. Yeah. 96. 5. They don't give for me another number. Why 20 in Legia? I had 20 in my former team, that's why. And this is your favorite one? Yeah, my favorite number. Wiesz co? Grałem z 2. Miałem 18 na początku, 2. Po przyjściu z Krasnodaru miałem 5, ale później, nie wiem, chyba jak wróciłem do klubu z powrotem, to nie wiem, kto miał 5, chyba Igor Lewczuk, nie? No to jak wróciłem, no to mówię, 5 zawsze mi się gdzieś tam podobała i lubiłem, zawsze gdzieś tam, czy potrzebowałem jakieś, nie wiem, do samochodu numery, to zawsze z 5. Lubię ten numer po prostu i mówię, dobra, 55, tak już zostało, nie? Bo teraz też miałem szansę, mogłem wymienić, nie? Ale bo dwójki też chyba nawet nie ma nikt u nas. Ma? Nie ma. Jura miał wcześniej? Tak, 22 miał Jura, czy 2. 2 miał Jura. No i nie...
Nie, już jak zostało, to już mówię, wiesz, mistrzostwa trochę się zapamiętuje, to tego to nie ma co nawet zmieniać. No tak zostaje, nie? Tak mam po prostu, że fajnie mi się z 55, no żeby mi ktoś nie zabrał, nie? Muszę bardziej tutaj posprzątać, bo pańczyna jest tam, nie? Zobacz, tutaj z drugiej strony też pańczyna. Trener na siłowni w swoim żywiole, co? Powiem ci szczerze, że jak skończyłem, to tak. Kurde, naprawdę. Jakby znalazłem sobie nowe hobby i teraz zapierdzielam. Ale fajnie, przyjemnie, bo to człowiek dzień w dzień jest pod prądem i naładowany, więc to jest to. A trening której partii? Trening której partii? Rozrasta się góra, tutaj łapki, więc to teraz jestem. I bieganie dodatkowo, tak? Więc mam nadzieję, że za jakieś 2 lata, jak prosty, będę fajnie wyglądał. Tak jest plan. Potwierdzam, trener. Codziennie rano. O 7 się rano, jak wszyscy śpią, my jesteśmy tutaj i... Musiałbym pomyśleć. Często zawodnicy wybierają, chcą wybierać te numery, które są akurat zajęte, więc potem się zastanawiają przez kilka dni, jaki wybrać. Ale wiesz co, jak coś przypomni mi się, to wrócimy do tego. A najpopularniejsze numery u nas są wybierane i zawsze najczęściej pytają o te numery? Tak, wiesz co, bardzo często wybierane są no, 9, to napastnicy jak przychodzą, no to 9 to już trzeba klepać zawsze, jak mamy transfery napastników, to czy to przy Pekarcie, czy przy Kramerze, czy wcześniej, nawet Carlitos na początku grał przez chwilę z 9, to zawsze 9, że tak powiem, jest dosyć popularnym numerem. No o dziwo na przykład bardzo rzadkim numerem, który się wybiera, jest 2, bo tak naprawdę poza Jurą, który miał 2, to wcześniej jakoś nie przypominam sobie, żeby ktoś przez dłuższy czas grał z tym numerem. Jest rzadkim numerem wyboru, to na pewno. Więc te numery są zdecydowanie popularne. No i wbrew pozorom ostatnio jakaś jest taka moda na te, nie powiedzmy numery od 1 do 10, tylko często to od tych drugiej dziesiątce, że tak powiem, więc to też są numery takie dosyć popularne. Lubię 7, 11, 10 i 17. A 11 było wolne, to dlatego. Już tak naprawdę odnośnie tych numerów, szczególnie jak przychodzą do nas młodzi zawodnicy, nowi albo młodzi z 2 czy z akademii, są na szybko zgłaszani do ekstraklasy, kiedy jest na przykład dzień wcześniej i oni są w kadrze meczowej. To często nie pozostawiamy wyboru, tylko po prostu sami wybieramy jakieś odległe numery. No ale ciekawą historią była też sytuacja z Sepkiem Szymańskim, jak jeszcze u nas był, że wybraliśmy mu po prostu 53, bo było 4 czy 5 godzin do meczu, zgłaszaliśmy go. Ja po prostu trzasnąłem 53 i tak zostało to do tej pory i Sepek potem już po prostu polubił ten numer i bardzo często z nim występował, aż chyba do gry potem w Rosji, gdzie potem zmienił numer. Trakcie całej kariery mam taki numer i postan, wiesz? Ten wybór po prostu wynikał z tego, że ładnie wygląda, czy jest on jakiś ważny z innego powodu? No tak, to był mój pierwszy numer, no nie się pięć. Później zdarzyło tak, że na takiej daty 25 był i nie podpisałem do Czermeny i tak widzisz, i tak zostało później. Tak, po prostu. Dobra. Borus też grał z 31 w Anglii. Ederson. Kilku bramkarzy grało. Jak ja wybierałem numer, to 1 była zajęta przez Artura. I 31 wywołałem. 12 nie lubię. A 37 też taki bramkarski numer, dlatego. Dobra, ciekawa, w sumie krótka bardzo historia z numerem Rose'a, ponieważ on zawsze gustował i lubił numer 92, ale kiedy przychodził do nas, to Bartek Ciepiela grał z 92, więc nie miał wyboru i po prostu zamienił sobie tylko cyfry i gra z numerem 29, ale tylko jak będzie rozpoczęcie nowego sezonu, to już mi zakomunikował, że chce grać z 92.
Był 22, 13, 15, miałem 15 do mojej żony, data urodzenia, 13. Taki zawsze był mój szczęśliwy, byłem w juniorach, miałem w reprezentacji, też grałem z 13. Pierwsze bramki strzeliłem i stąd ten numer. Jak przychodziłem do pierwszej drużyny Zagłębia Lubin, to na początku chciałem 9-5, bo mój rocznik, ale powiedzieli, że jest za duży numer i nie można trochę mniejszy. I wtedy grał Olek, tak, w Zagłębiu i akurat odchodził do Miedzi, no to wziąłem po nim numer, bo to dobry człowiek i dobry bramkarz i ogólnie lubiłem go i dalej lubię, bo jesteśmy kolegami. Ja wziąłem po nim numer i później się już do niego przyzwyczaiłem i tak cały czas chciałem ten numer mieć. Na szczęście akurat tutaj nikt nie miał, to wziąłem. Idziemy dalej. Trwa nasz siódmy dzień w Belek, zatem regeneracja jest jak najbardziej wskazana, żeby zachować świeżość do końca przygotowań, a te odbywają się w miejscu, które dobrze już znamy, o czym więcej opowie Wam dyrektor drużyny. Zgadza się, jesteśmy tu po raz trzeci z Legią, pierwszy raz w 2015 roku z Henningenbergiem, później 3 lata temu z WUKO. Wracamy po raz trzeci, doskonale znamy obiekty, znamy hotel, znamy boiska treningowe, także wiedzieliśmy, czego się możemy spodziewać. Oczywiście nie mamy wpływu na pogodę, która jest nieco przewrotna. Akurat wczoraj graliśmy przy bardzo dużym deszczu sparring. Dzisiaj mieliśmy zaplanowany i mamy zaplanowany dzień regeneracyjny, dzień odnowy, więc tak czy inaczej zostawalibyśmy w hotelu. Korzystamy z basenu, z siłowni, z gabinetów odnowy. Jesteśmy praktycznie sami w tym hotelu, nie dzielimy go z żadną inną drużyną, to jest bardzo wygodne, czujemy się tutaj bardzo, bardzo swobodnie. Także w samym hotelu absolutnie niczego nam nie brakuje, natomiast boiska treningowe dzisiaj będą doprowadzane do jak najlepszego stanu, po to żebyśmy mogli jutro normalnie wrócić do treningu na murawie. No sporo jest tutaj boisk w Belek i greenkeeperzy robią co mogą, żeby one rzeczywiście się nadawały przy tej ilości deszczu, która spada, to są naprawdę duże opady, żeby te boiska nadawały się do użytku. Boiska w hotelu Cornelia słyną z tego, że mają bardzo dobry drenaż, to są jedne z najstarszych boisk tutaj w Belek. W moim przypadku to jest składnia ulubionej liczby mojej i mojej dziewczyny, czyli u mnie to jest 9, u mojej dziewczyny jest to 3. I tak się właśnie, tak powstał ten numer, że jest 39 właśnie, 3 jest od dziewczyny, 9 ode mnie. I stąd też jest moja cieszynka, jak po bramkach zwrócie pokazuje 3, no to też jest dlatego, tak. No jak? Grałem, ale ta gra mi zniszczyła psychikę tak, że przeszedłem na FIFA i FIFA jest kolejną grą, która zniszczyła mi psychikę i dlatego gram w piłkę nożną. A kiedy najczęściej grałeś? Co? Na jakiej pozycji? Na linii może? Na linii? No. Ja miałem nawet nick top laner, wiesz? A twoja ulubiona postać? Jax, Garen, Lee Sin. Ja topa i dżunglę grałem. Czyli byłeś takim raczej samotnikiem w tej gierce, tak? No, lubiłem samemu jakiś tepek na bota, jak to było, firmóweczkę jakąś zrobić. Wardzik w krzakach. Na plecy? No. Na bota, tepek na bota. Graliście w Lola czy nie? Co? W Lola grałeś kiedyś? Ja słyszałem, że ty masz tam na polski, ale tutaj kolega jest z Palazoiku jeszcze wzięty. Kolega miał ksywę z Kamielina z szkoły. Z Kamieliny. Pa. Nie, no naprawdę. Ja. Ale też nie jestem na topie. Ja nie jestem na topie zdecydowanie. Ale kiedy ta gra wyszła? Trzymaj się raz. Na Windows 9. Kiedy ta gra wyszła? 2008. Tak? Jakoś może. A nie jest starszy LOL?
jest trochę lat ma już. No. Cześć, ale co, jest... grywalność ma cały czas super, co? Cały czas turnieje ogromne. Pewnie, że tak. Nie, dobra, to w LoL'a chyba są większe już od CS'a, ale teraz ten Valorant wyszedł, nie? Okej. To jest tak, jakbyś grał w Overwatcha i CS'a połączonego. Okay. To jest dobra gra. Jak się patrzy na stadiony, jeżeli chodzi o e-gaming, to jest... Nie, no słuchaj, no w Katowicach co rok masz w spotku, no, nie? No, to ogromna te impreza. Fajne, kurde, ja byłem kiedyś, to taki top to jest. Byłeś na IEM-ie w Katowicach? Byłem, no. Jeszcze za czasów Virtusów, czy...? Tak. Nawet z Paszą gadałem. Po 5 minutach tej konwersacji czułeś się bardzo starą. Jak ty w wojsku byłeś i dostępu do internetu nie miałeś przez 10 lat, to się nie dziwi, nie? 15. No. A to też ciekawa historia, Szymon. Może powiesz naszym kibicom? Tak, chłopie tak nacis... bo mi do kości dochodzi, nie? No, pracowałem z armią brytyjską. I z siłami specjalnymi, z siłami... Warmate. Przez 15 herbatkę lat. Piłeś z nimi? T-Time? T-Time był. I nie tylko. Hey, whisky time. Dużo by opowiadać. Wydaje mi się, że po rozmowie o tej grze to blat wypadnę. Ale jest to ciekawa historia, słyszałem historię, bo ja na przykład nie znam żadnego fizjo, który pracowałby w armii. To jest wśród moich znajomych, który gdzieś tam wyjechałby za granicę i pracował właśnie w tym sektorze. Wiesz, no ja studiowałem w Manchesterze rehabilitację sportową i potem akurat to był, jak ja kończyłem studia, to był czas, kiedy był, wiesz, pik Afganistanu i Iraku i było zapotrzebowanie po prostu, żeby tych żołnierzy leczyć wtedy, bo te misje były po prostu co 6 miesięcy wyjeżdżali i wracali. No i tych kontuzji, jak możecie sobie wyobrazić, było bardzo dużo i bardzo różne. Yeah, it was empty when I took. Before I also played with this number, so I like this number. But my favorite number is 21. 21? Yeah. And why is that so? I don't know. From the when I was young, I loved this number. So and I played also with this number. Kończy się tydzień w Belek, ale to nie koniec naszego vloga. Jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi relacjami, zasubskrybujcie nasz kanał YouTube. Zachęcam Was również do kupna biletu na nasz mecz przeciwko Koronie Kielce. A my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku vloga. Do zobaczenia!